Szanowni Państwo, muszę dwa słowa wyjaśnić, jakby się stało, że mogliśmy się tutaj spotkać. Przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie. Chcielibyśmy dzisiaj inaugurować wystawę bardzo szczególną pod wieloma względami, ponieważ zdjęcia historyczne nie tylko Modlina, ale Nowego Dworu trafiają się dość często, jednak nigdy nie jest tak, że w jednej chwili pojawia się tak wiele nieznanych wcześniej fotografii. Postanowiliśmy tutaj w lokalnej organizacji turystycznej przy wsparciu wielu pasjonatów, lokalnych pasjonatów historii pokazać je dzisiaj Państwu. Są to zdjęcia, na które natrafiliśmy przypadkiem. Mówię my, ale tutaj pracowało przy tym bardzo wiele osób. Stąd też między innymi chciałbym podziękować Nowodworskiemu Towarzystwu Historycznemu, bo nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to na forum tego właśnie towarzystwa wypłynęły linki do tych klisz. Chciałbym podziękować również panu Januszowi Gołąbowi, który jest właścicielem części tych zdjęć, oraz pani Elżbiecie Giercińskiej tutaj obecnej, która jakby była taką osobą motywującą do tego, aby ta wystawa mogła się dzisiaj odbyć. To jest inauguracja, ale nie jest tajemnicą to, że nie Państwo widzicie pierwsi te zdjęcia, ponieważ pierwsi te zdjęcia mogli oglądać uczestnicy walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, którego pani Elżbieta jest członkiem. I to właśnie chcąc przywołać w postać pana Ryszarda Gołąba, zrodziła się jakby idea przypomnienia tej ważnej dla naszej lokalnej historii osoby poprzez wyeksponowanie niepublikowanych wcześniej fotografii. Ale chciałem jeszcze podziękować Sławkowi, który też motywował mnie do tego, abyśmy tą wystawę udostępnili szerszej publiczności. Zdjęcia będą dostępne przez najbliższe dwa tygodnie i jeszcze od rozmów z właścicielami tych fotografii zależeć będzie, czy być może jest taka szansa, ta wystawa pojedzie gdzieś dalej, tak aby jeszcze inne osoby mogły zapoznać się z tymi fotografiami. Także dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby te ważne fotografie ujrzały światło dzienne. Zdaję już głos pani Eli, która wesprze moją wypowiedź historycznie. Proszę Państwa, nie byłoby wystawy, gdyby nie takie osoby, które widzą i słyszą wszystko. I osoba pojedyncza to właściwie nie ma wielkiej szansy, bo nie jest w stanie przejrzeć wszystkie aukcje, przejrzeć wszystkie strony, a są osoby, które mają czas albo to lubią, przeglądają, wtedy informują pozostałych i takim sposobem trafiliśmy na te negatywy. I wtedy, jak dowiedzieliśmy się, że możemy się stać właścicielami tego, to robiliśmy wszystko, nie patrząc na sprawy finansowe, żeby je zdobyć. No i zdobyliśmy. To nie jest wszystko. Tych zdjęć jeszcze jest trzy razy tyle, tylko z kolei po obróbka tych zdjęć to znowu są następne koszty, bo one mają 60-70 lat prawie i musi to zrobić fachowiec, żeby wyglądały tak jak tutaj, bo czas zrobił niestety swoje i warunki przechowywania też. Niemniej jednak przedstawiają bardzo ważne momenty życia naszego garnizonu. Ale może zacznijmy od początku. Tamte pierwsze zdjęcia, które są umieszczone w tej dużej antyramie i z boku, to są właścicielem jest pan Sebastian. On sobie oczywiście nie powiedział. Jak zobaczył te zdjęcia, to też cena nie była ważna. Ważne, żeby były. I myślę, że te zdjęcia bardzo dużo wnoszą, bo proszę tam się być bardziej przyjrzeć. Tam jest całe uzbrojenie podoficerskiej szkoły broni walczenia, która była tutaj w Kwiecie w okresie międzywojennym. Widać wieżę naszego kościoła. Znak pancerny, który jest na dole, on jakby drugi ogranicza kwartał, gdzie szkoła stacjonowała. Są zdjęcia z WF-u, tak nielubianego dzisiaj w szkołach, a niestety uczniowie szkoły musieli ten WF zaliczać. Wieża biała świadczy o tym, że to było u nas.
No i pozostałe zdjęcia pokazują szyk tej broni pancernej, która była nazywana wtedy Królową Polskiej Armii. Zdjęć jest też dużo więcej, ale trzeba by było sam okres przedwojenny tu na tych ścianach umieścić, ale niestety możliwości ograniczone. No a z kolei od tego miejsca zaczyna się już okres powojenny, bo broń pancerna wróciła do twierdzy z powrotem, już po wojnie, jako oficerska szkoła broni pancernej. I proszę zobaczyć, na tych zdjęciach widać nasz kościół, pusty już ołtarz, bo cała uroczystość jest na innym negatywie, który kupił kto inny. Teraz negocjujemy, żeby chociaż zdjęcia mieć z tego negatywu. A to jest defilada już po promocji. I wiemy, że to było w 1946 roku i że generał Mierzyca promował nowych oficerów, bo z kolei pomogła rozwiązanie zagadki, pomogła nam gazeta, gdzie on jest przy wręczaniu sztandaru trzeciego pułku pancernego i autor napisał, że to jest generał Mierzyca i wypisz wymalu, to jest nasz, ten, który promuje tych podchorąży. No i później po promocji podchorążowie, a właściwie już tu pan się poprawia mnie, jak ja też źle powiem, fotografowali się na sprzęcie dostępnym wtedy wystawionym na plac. I tutaj jest taki malutki kawałeczek pancernej tylko, bo reszta napisu jest dalej, a to jest nasza wieża na koszarach nad wodą. I stał tutaj ten czołg T-70, który był już nie na czasie, ale był używany jako obiekt muzealny, nazwijmy to, albo do ćwiczeń po prostu. I żołnierze w większości na tym sobie wykonali zdjęcia. No i ten ogromny czołg jest bardzo potężny. Również zastanawialiśmy się, jak on wyjechał przez nasze prawie na teren koszar. A jednak wyjechał. I żołnierze w różnych strojach i kombinezonach, hełmofonach wykonali sobie cały szereg zdjęć. Ponieważ nie wszystko sami mogliśmy rozszyfrować, więc poprosiłam o pomoc pana pułkownika, on ma takie ciekawe nazwisko Gary, który doktoryzował się w broni pancernej. I on jak obejrzał te zdjęcia, to napisał mi takie teksty, jak są tutaj, między innymi niesamowite rogatywka starego wzoru jeszcze sprzed wojny, na pewno ma pomarańczowy odor. I takie swoje uwagi pomieszczał i ponieważ to człowiek wielkiej fachowości, to one również zostały tutaj umieszczone. Jak będziecie Państwo się przyglądać, to proszę zobaczcie nasze schodki do północnej bramy. Łapeczka nad Wisłą jest do dzisiaj, gdzie chłopcy odpoczywają. No i same żołnierskie dzisiaj już bez tych metalowych pieców, a tutaj niestety jeszcze pokazują te tamoleciki takie drewniane. Kto teraz już takie widzi? A wtedy jeszcze takich używano. No i kiedyś było nie tak dawno, zresztą, że żołnierze pomagali społeczności w różnych akcjach, prawda? I widać, że podchorążowie oficerskiej szkoły broni pancernej pomagali również w żniwach. Nie wiemy komu, bo nie jest to opisane, ale nawet pan generał był uprzejmy sam powrósło z tej słomy skręcić, a ten pan, który mu chyba tłumaczył, jak to wygląda, bardzo się śmieje. No i ta żniwiarka niesamowita, młodzież szczególnie pewnie patrzy na te skrzydła i nie wie, do czego to służy. Ja jeszcze pamiętam, jak to na polach było. Ciągnięte przez dwa konie, te skrzydła odrzucały zboże na koniec i trzeba było to z tyłu szybko związać, bo następne spadały w podobne miejsce. No a temu żołnierzowi w góry coś się przytrafiło. Chyba przy tej pracy nie wytrzymała pod koszulkami, więc spodnie, kalesony i kolega mu poprawia i to taki humorystyczny moment w koszulce. Żołnierze nie tylko poruszali się pojazdami, ale taki rower z takimi wygiętą kierownicą, która tutaj jedzie ten żołnierz, był środkiem lokomocji na pewno przydatnym na terenie twierdzy, bo przecież u nas odległości są do pokonania dosyć duże. No i to ciekawe zdjęcie na dole. Według mojej oceny jest to prochownia na wysokości załamania koszarowca, czyli tam, gdzie była, jak pamiętacie, na pewno stołówka żółtych i oni siedzą na tych wykończeniach prochowni i jest taka kula. Dzisiaj są tylko dołki, kuli oczywiście nie ma. I zdjęcie to kończące, tak jakby tą stronę, żołnierze idą. Ja to myślałam, że zrobimy konkurs, w którym miejscu i w jakim kierunku.
Na pewno jak się przyjrzycie Państwo, to sami się zorientujecie, bo dojście do kosza jest tylko jedno, z dwoma chodnikami dookoła i lekkie obniżenie po środku, a idą do kosza, bo idą w tą stronę. No a tam są zdjęcia z kolei już się zaczynają z nowego dworu, tak jak tam widać te budynki, samochody. Opis jest też taki stosowny, że nawet napisy niemieckie jeszcze mają, czyli musiały być zdobyczne, ale wojsko wtedy posługiwało się wszystkim, czym można było. Ten, o tych motorach to tutaj krążyła już legenda. Bo wiecie Państwo, był taki zjazd uczestników II wojny światowej tutaj na terenie twierdzy. I przyjechał taki człowiek z Ukrainy, który w tym czasie służył tutaj w twierdzy i opowiadał o tych motorach i opowiadał o generale Mierzycanie. Tylko wtedy myśmy sobie tych faktów jakoś tak nie bardzo wzięli to do siebie, powiedzmy, bo myślałam, że może to jest nieprawda, ale widać, że to wszystko się pokrywa, bo generał Mierzycan był nieduży, ale za to taki dosyć piękny. I przyjechała do niego do twierdzy żona, kobieta stosownych rozmiarów, wysoka. I jak zobaczyła, że żołnierze jeżdżą na tych motorach na placu manewrowym, to postanowiła się nauczyć jeździć na nim. No i jeden dzień jeździła, żołnierze mieli dość i któryś wpadł na genialny pomysł i naciągnęli między rzepkami nitkę. I żołnierz siedział niższy, to się zmieścił, a ona no, tą nitkę zaczepiła i spadła. No i była straszna awantura, oczywiście żołnierza wsadzono do aresztu, a ona wyjechała rozmoszczona, a żołnierz na drugi dzień wyszedł i jeszcze dostał przepustkę, bo generał się pozbył. No kolejne zdjęcie, przy którejś Białowitni, jeszcze nie wiem. Ale pewnie z czasem, jak tak dokładnie się poprzyglądamy, to dojdziemy. No i ta klisza ze zdjęciami z nowego dworu. Widać wyraźnie wygrawany nowy dwór 20 maja 1945. Niektórzy idą na piechotę, wchodzą, niektórzy pojechali sobie ciężarówką. No i tych trzech panów, którzy startują pewnie w jakichś biegach, ktoś sfotografował, widać kościół nowogrodzki w tle. A to boisko, to stadion się nazywało, tak? Było w tym miejscu, gdzie teraz bloki stoją, te wysokie spółdzielnice, już mówić o prawie stronie, jak idziemy przed siebie. I patrząc na te zdjęcia, to widać, że nieważne były stroje, nieważne było nic, bo bramkarz w jakichś dresach i w czapce prawie puszczamy, niejednakowe mają getry założone, ale rywalizacja chyba była, a w nagrodę mężczyźnie wręczano kwiaty. No coś mi takiego niesamowitego. Proszę zobaczyć stroje, prawda, ubrania tych ludzi, ale widocznie była bardzo smutna atmosfera, wynika ze zdjęć poprzednich i tych dużo żołnierzy tańczy. No już wszyscy się śmieją, jest fajnie. Także widzicie Państwo, warto robić zdjęcia, warto wywoływać i warto przechowywać nawet te negatywne. Jeżeli ktoś się tym interesuje, zapraszamy do współpracy. Chętnie podzielimy się wiadomościami, ale chętnie skorzystamy. Jasne. Obiecujemy podpisanie zdjęcia, pokazanie właściciela, a idea tego, żeby to poświęcić pamięci naszego kolegi, mojego kolegi, bo on wychował pokolenia przewodników modlińskich i jego pamięci, no bo staramy się coś mu zawsze ofiarować. Na 3. rocznicę dostał ulicę, na 5. rocznicę wystawę mu poświęcono. A to potem wymyślimy, czy zobaczymy. Myślę, że jestem zadowolona. Dziękuję Państwu.